i dobro. Pokój i dobro. Pytanie, które jest kontynuacją poprzedniego odcinka odnośnie znajomości szatana naszych myśli. Jeżeli modlimy się, skoro szatan nie zna naszych myśli, to czy modląc się do naszego anioła, on wie, o co my się modlimy? To znaczy, czy zna nasze myśli, które... No, które posyłamy do niego. Tak, które wypowiadamy, nazwijmy to tak, bez słów. Bo jeżeli, bo to jest bardzo, modlitwy, to no. Jest dość ważne pytanie, bo jeżeli to jest pytanie o to teraz, czy święci znają nasze myśli, kiedy my się do nich modlimy, jeżeli robimy to tylko w sercu po cichu. Tak, czy Matka Boża, w ogóle pojawia się pytanie o sens takiej modlitwy myślnej. Wydaje mi się, że chodzi tutaj też o taką ważną rzecz dotyczącą pewnego rozróżnienia. Co mamy na myśli? Mówiąc o myśli. Że człowiek myśli. Mówiąc, że człowiek myśli. W całej tej nauce o aniołach w angelologii ważna jest taka rzecz, że aniołowie nie mają bezpośredniego poznania naszych myśli dotyczących naszej woli, dotyczących tego, co chcemy zrobić. Naszych reakcji. Tak, nie? Aniołowie mogą przypuszczać, jak się zachowamy w danej sytuacji, dlatego szatan kusi. Szatan kusi, bazując na pewnych zachowaniach człowieka, wiedząc, że jeżeli ktoś ma problemy z łakomstwem, no to podsyła mu, powiedzmy, pyszne kremówki, pyszne ciastka, prowokując go do tego, żeby on zjadł. Ale ten człowiek może powiedzieć nie, bo na przykład podjął decyzję pości w danym czasie. Bo nie, prawda? I tego już szatan nie wie. Wie, że w tym człowieku zrodzi się jakieś pragnienie słodyczy, ale nie wie, czy tej pokusie człowiek ulegnie. To znaczy, szatan nie zna przyszłości naszej, ale nie ma pewności co do naszej przyszłości i do naszych reakcji na to, co nam poddaje, ale określa je z pewnym prawdopodobieństwem, większym lub mniejszym. Nie? Większym lub mniejszym. Ja myślę, że my sami nawet możemy powiedzieć, że znamy swoje, czy przypuszczamy, co może dana osoba myśleć, bo w takiej czy innej sytuacji człowiek, powiedzmy, zachowuje się stereotypowo. Wy na przykład teraz już myślicie, no już długo gadają, mogliby skończyć, tak? Bo mogliby powiedzieć w końcu, czy ten anioł stróż to myśli nasze, w końcu zna, czy nie zna. No, nie? Tak sobie myślicie. Ludzie idący kilka dni po pustyni mogą przypuszczać, że jeden o drugim myśli, że już byś chciał odpocząć, chciałby się czegoś napić, bo się woda skończyła. No na przykład. No. Prawda? Czyli na podstawie pewnych standardowych zachowań, czy jak dziecko się przewróci, to możemy wiedzieć, aha, że ona będzie płakać, albo że myśli, że boli, albo gdzie jest mama, albo czy ona będzie wyzywać, w zależności od tego, ile ma lat to dziecko i tak dalej. Nie? Ale są też zachowania niestandardowe, na przykład Jezusa na krzyżu. Tak, na przykład święty Maksymilian Kolbe, prawda, kiedy był w bunkrze głodowym, kiedy podjął decyzję, by oddać swoje życie za drugiego człowieka. To są takie sytuacje, których szatan nie przewiduje. Hiob, który leżał, który został tak dotknięty, leżał na kupie gnoju, został tak dotknięty różnymi nieszczęściami, szatan nie wiedział, jakie on podejmie decyzje, prawda? A on w tym wszystkim, mimo całego cierpienia, którym szatan chciał go sprowokować do bluźnienia przeciwko Bogu, on pozostał Bogu wierny. I teraz uwaga, dlaczego jeszcze, tak jakbyśmy zreasumowali ten poprzedni odcinek, ponieważ wiemy, że szatan nie zna naszych reakcji na jego pokusy, nie zna tego, co zrobimy w czasie przyszłym, zna teraźniejszość. I w związku z tym, co wydawać się może, dla mnie nawet trochę przerażające, to nasze, jeżeli akty, które już wykonujemy, akty woli, są znane aniołom i nie tylko, świętym w niebie pewnie też, znaczy nawet na pewno. I w związku z tym, jeżeli my modlimy się do anioła stróża, to ten nasz akt woli, nasza myśl i modlitwa znana jest, śmiem przypuszczać, nie? Aniołom, tak. Znana jest wszystkim aniołom. Bo my już tę myśl, no nazwijmy to, bo trudno powiedzieć, że myśl wypowiedzieliśmy, prawda? Ale ona została... Już wyraziliśmy tak, się. Wyraziliśmy tę naszą myśl, tę naszą, nasze pragnienie, naszą prośbę. No to już się stało aktem. Ja zastanawiałem się i nie znam odpowiedzi na to pytanie, czy mogę intuicyjnie ukierunkować myśl na przykład tylko na mojego anioła stróża i w jakiś sposób zapobiec... Żeby myśl wyszła do mediów. Nie, żeby moje myśli... Czy ja mogę jakby ją ochronić przed poznaniem przed innych. Innych tak. No. Żeby myśl nie wypłynęła po prostu. Ale tak jak mówię. Wydaje się, że nie. No wydaje się, że nie. Wydaje się, że nie, bo skoro ta myśl jest już wyrażona, to zostaje ona poznana.
Aniołowie kontaktują się w jaki sposób? Nie? Kontaktują się poprzez pewne podanie wewnętrzne, poprzez podanie duchowe, niewerbalne, myślne. Poprzez podanie myślne. Skoro tak się kontaktują, no to również kiedy my zaczynamy kontaktować się w sposób myślny, no to wchodzimy w dialog. Nie? No, pewno jest w tym też coś z tego, o czym mówi Pan Jezus, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Są to pewne tajemnice tych relacji, tych bytów duchowych, które na pewno dane nam będzie kiedyś poznać. Nie? No. No jest naprawdę bardzo wiele pytań. Ja mówię, no właśnie, to jest... No. Tutaj anioł stróż wie, o co my się modlimy. Wydaje się, że wszyscy aniołowie znają te myśli też, że nie jesteśmy w stanie jakby ich po drugiej stronie tych myśli tak... jak to się mówi, zachować dyskrecję tych myśli. Natomiast, no to jest kilka pytań, które zamierzam Panu Bogu zadać, albo przynajmniej mojemu aniołowi stróżowi, kiedy się jakoś spotkamy po drugiej stronie, właśnie o tą moją prywatność. Prywatność myśli, no. Prywatność myśli, nie? No bo pewno są sprawy, które chcielibyśmy zachować tylko ja i mój anioł stróż, ja i Pan Bóg, prawda? Ja i Matka Najświętsza, do której się modlimy. No i teraz, czy inni mają poznanie tych naszych myśli? No jest to ciekawy temat. No, ja wprost nie odpowiem tutaj też, że teraz tak, na pewno inni aniołowie znają albo nie znają, ale jest to właściwy sposób ich poznawania i komunikowania się i wydaje się, że wszyscy aniołowie, dobrzy i źli, że i święci, bo wierzymy w świętych obcowanie, bo przecież do nich też zwracamy się niejednokrotnie z modlitwą myślną, znają nasze myśli. Chociaż my uważam, że to nie jest dla nich tak przerażające jak dla nas. Bo może się wydawać, że oni teraz wszystko o nas wiedzą, ale przecież te myśli są rozmaite, niektóre są chciane, niektóre są niechciane, że pewnie dla nich to jest właściwa rzeczywistość porozumiewania się i też jakby nie wiem jak to nazwać, ale pewien filtr tych myśli, tak myślę. Nie, że może tam jakieś następować, że dla nich to nie jest jakby tak, że teraz wszystko wiedzą, jesteśmy zupełnie obnażeni, zero prywatności, nie mamy jej nawet, czujemy się tacy nadzy wręcz, nie, przed nimi. No bo część pokus, który przychodzi, rozproszeń, jest niezależna od nas i teraz my możemy potem mówić, ojejku, ja pomyślałem o tym czy o tym, ale w ogóle nawet człowiek nie zastanawiał się, że o tym myśli i pewnie jest tam jakaś, jak to nazwać, no. Savoir vivre w porozumiewaniu się, czy w poznawaniu myśli, no trudno mi to określić. Ciebie, o co mi chodzi? No rozumiem, no. Ale no, temat jest naprawdę tak... Znaczy za mało pewno wiemy na temat bytów duchowych. No też nie mamy takiego poznania istoty, natury bytów duchowych, żeby dużo o nich powiedzieć. Dlatego tak jak ojciec Leonard mówi, pewno będzie czas, że zadamy naszym aniołom stróżom te pytania i porozmawiamy sobie z nimi, tak już powiedzmy w tym innym wymiarze, kiedy też już będziemy no też innymi bytami w znaczeniu już po naszej śmierci z tamtej strony. Jak oni na to nasze życie patrzyli, jak nas postrzegali. Bo oni też mają troszeczkę inny ogląd z całej rzeczywistości, prawda? My musimy pamiętać, że my jesteśmy zamknięci w tej czasoprzestrzeni naszej. Oni to już widzą wiele spraw zupełnie inaczej. Mało tego, to właśnie to, co właśnie Tomasz z Akwino był nazwany doktorem anielskim. On też takim wielkim znawcą właśnie aniołów i no. I teraz on mówi, że oni mają... pisał, że aniołowie mają wiedzę od początku świata. Czyli zwróćmy uwagę, znają tą historię tych ludzkich zachowań od samego początku. Z jaką dokładnością bylibyśmy w stanie przewidzieć zachowania człowieka, jeżeli znalibyśmy go w rozmaitych kontekstach, w tak wielu kontekstach. Oczywiście to co ojciec Franciszek mówił, tą wolność na całą szczęście zachowujemy my i do końca nie mają pewności nigdy, jak się zachowamy. Ale jest duży, określają z dużym prawdopodobieństwem nasze zachowanie. Stąd też jak ważna jest ta świadomość kuszenia nas. Jak ważne jest to, żebyśmy potrafili, może inaczej, abyśmy zabezpieczali się w odpowiedni sposób przed pokusami. Bo jest, szatan jest inteligentną bestią. Jest. Naprawdę jest i ma ku temu... I zna nas bardzo dobrze. Zna nas dobrze. Zna nasze życie, prawda? Zna nasze słabości. Też zna naszą przeszłość, bo wie jak reagowaliśmy w pewnych sytuacjach.
i może przewidzieć, że w analogicznych sytuacjach zachowamy się tak samo. Dlatego... No wyobraźmy sobie, że jest na przykład ksiądz, jest zakonnik, jest osoba żyjąca w sposób samotnie, jest małżeństwo i on ma wiedzę na temat w historii ludzkiej milionów małżeństw ludzi znajdujących się w podobnych sytuacjach jak oni. Oczywiście nie jest w stanie do końca powiedzieć, to małżeństwo też zachowa się tak jak, nie wiem, 14 milionów ludzi w podobnej sytuacji. Ale jest w stanie przewidzieć, że prawdopodobnie zachowa się tak, a jak nie, to inaczej, to inaczej, to inaczej. Wolność pozostaje nam. I myślę, że niejednokrotnie jest zaskakiwany i nie ma nad nami władzy na całe szczęście i wychodzimy zwycięsko z wielu takich duchowych opresji. Ale... Bo nad tym wszystkim jeszcze czuwa baczność Boża. No właśnie. I to wszystko jest wkomponowane w Boży plan, który jest planem trudnym, pewno czasami dla nas niezrozumiałym, ale jednak jest to plan Boży i mądry. No tak, no teraz sobie uzmysłowiłem, że bez Pana Boga to naprawdę nie, to jest koniec. Nie ma sensu. To poleglibyśmy przy pierwszej potyczce. No, także to tyle. I co mogę obiecać, że naprawdę dzisiaj mnie tak zaciekawił ten temat, odnośnie tej mojej, jak ja to nazwałem, dyskrecji myśli. Intymnej komunikacji z aniołami. W ogóle, czy to jest kwestia o naszą intymność, no, o moją prywatność. O moją też. No właśnie. I żeby to nie wyciekło nigdzie, bo to no się dostanie, gdzie... Ojej. Obiecuję, jak tylko spotkam, czy bierze kontakt z osobą, która jest specjalistą od aniołów. Myślałem, że z aniołem. To jedno, gdyby tak się dało. Jak tylko będę miał możliwość porozmawiania z kimś, z jakimś specjalistą od angologii, to zapytam go właśnie o prywatność w komunikacji między mną, aniołem, Panem Bogiem, o znajomość. Te nasze myśli są po prostu wypuszczone teraz w ich rzeczywistość i każdy ma dostęp, czy nie? Choć wydaje się, że każdy jednak. Że nie możemy zapakować w jakąś taką paczuszkę, którą rozpakuje tylko nasz anioł. No. Ale pamiętajcie o swoich aniołach. Pamiętajcie i mówcie. No teraz chyba tym bardziej będę. Mówcie się do nich o opiekę. Pokój i dobro. Pokój i dobro.